Siemaneczko! Witam serdecznie w moich skromnych progach. Jezus Maria, jak ja się drę dzisiaj. Co mi się wstało? Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak wam mija... jak wam mijają wakacje? Jak wam jest w weekendzie? Witam z ekspresu, takiego do kawy? Czy takiego międzymiastowego? Okej, dobra. Witam serdecznie wszystkich, każdego z osobna i wszystkich razem. Boże Święty, widzę szatanka, muszaje, linchin, widzę całą wielką reprezentację larw, które do nas dołączyły. Netel pasie kałdun lema za 16 zł i 66 groszy, szatan. Ostatni light w te wakacje, smutna buźka. No to prawda, ostatni light w te wakacje. Czekajcie, bo mi się czacik za... Wiecie? Mi się czacik zawiesił. O, superacko. Aszul, ociekasz drip. O Jezu. Czekajcie, bo mi się tutaj czat zawie... O, dobra, tutaj będę. Okej. Witam wszystkich. Witam. Dobra. Piękna koszulka. Dziękuję. Dobrze. Larwa tak dubnie brzmi. Oj tak. Dobrze. Co dzisiaj mamy? Właśnie, AB... poczekajcie, ja jeszcze może się przywitam faktycznie, bo strasznie dużo tutaj ludzi było. Tylko muszę z tego kompa. Aleksik, Cooper, Santonia, o Boże, Emcia, Jacyntka, cukier, Boże, strasznie dużo.
Kasia mi się w ogóle też przewijała. Strasznie, strasznie dużo ludzi. Z czego jestem niezmiernie rad. 728 osób. Niesamowite. Dobrze. Co dzisiaj mamy w planie? Dzisiaj w planie mamy dwie osoby. Zobaczymy, jak się wyrobimy z czasem. Natomiast mamy dwie osoby. Przede wszystkim królową, o której się ostatnio dużo rzeczy zadziało. Miałem zrobić ocenzurowaną wersję jednego z lightów, ale pani Eli, ale niestety nie wyrobiłem się z czasem. No i mamy też drugą naszą gwiazdę, czyli panią Szusz, Weronikę, która ostatnio też odpłynęła w takie rejony, że powiem wam, że jestem naprawdę zdziwiony, jak to szybko postępuje. Buongiorno, buongiorno, come stai? Kochani, dziś nie wiem, czy z wami spóźnię się. Marilyn Monroe spóźniała się na plan. 20 godzin się spóźniała, no. 20 godzin. Hej ze Szkocji, pozdrawiamy Szkocji. Konstruktywnie osusz? No zobaczymy. Szusz, przepraszam. Zobaczymy jak konstruktywnie. Arleta Kuś została mulana. A w życiu... Czekajcie chwilkę. Po prostu... po prostu mi... nie mignęło. Dobra. Mnie zastanawia, co się stanie za jakiś czas w związku z Moniką, bo to samo normalne nie jest. To prawda. Dzięki Bartek za subika. Witam cesarza łódzkiego. Witamy. Co to za kawa? Cappuccino na owsianym latte? Dobrze, to skoro formalności mamy za sobą, to myślę, że możemy przejść do mięska. Zanim przejdziemy do szusz, to chciałbym wam jeszcze pokazać jeden screen, który zauważyłem na jednej z grupek, na których jestem dla Beki. Już tylko go muszę sobie tutaj kleić. Będzie to. Dobrze. Noworodek z Wietnamu, który po przyjściu na świat trzymał w ręku wkładkę domaciczną. 34-letnia matka dziecka zaaplikowała ją, by uniknąć ciąży. Tym razem antykoncepcja zawiodła. I na tym zdjęciu jest dzieciaczek faktycznie, który trzyma no, tak zwaną spiralę. I tutaj to są wiecie, grupki ewolucjonistów. To już jest w ogóle... dobry odpał, prawie tak dobry jak płaskoziemcy. W każdym razie, tutaj jest wspaniały komentarz. Czy ten noworodek trzymał tę wkładkę domaciczną przez owodnię, omocznię i kosmówkę? Bo tu jest jakby pokazany, jakby on jakby urodził się mimo wkładki. Co myślę, że byłoby nieco problematyczne. Lem mruży oczy. Jak kurowa. Tak, ale to dlatego, że jestem ślepy. Masz tak ciekawe lify. A dziękuję. Pozdrawiam z Kalabrii. Pozdrawiamy Kalabrii. Ja bardzo lubię w ogóle Włochy. Pozdrawiam Włochy. Byłam tą wkładką. Tak myślałem. Dobrze. A Karolina Derpiński? Nie. Tam się nic nie dzieje. Jakby ludzie, tu nikogo nie ma. O Jezus Maria. Dobrze, musimy tutaj...
Szatan, pan zniszczenia. Szatańska moc Kauduna osiągnęła poziom 6 zł i 66 groszy od Evans. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry. Pozdrawiam najlepszą głosówkę na najlepszym serwerze Lamienie Lema i przepraszam, że mnie nie ma. Pozdrawiamy Evansu, pozdrawiamy głosówkę na Lamieniu Lema, pozdrawiamy serwer Mareczkowo. Nie wiem co jeszcze, ale pewnie jeszcze kogoś pozdrawiamy. Jeżeli chcecie, to link do mojego Discorda jest poniżej. Tak gwoli formalności. Nie? Kaudun Lema zrobił się żółciutki dzięki 21 zł i 37 groszy od Bożydar podkreślenie X1. Pozdrowienia dla Lamienia. Pozdrawiamy Bożydara. Wiesz, o co chodzi w życiu? Tylko o miłość. Miłość. Kaudun Lema staje się gigantyczny dzięki 50 zł od Linczyn. Na pasienie Kauduna razem ze mną na 3-tygodniowym urlopie. O! Właśnie cię ostatnio jakoś nie było i myślałem, zastanawiałem się, o co chodzi, bo nie mówiłaś o urlopie. O Jezus Maria. Jak ja zazdraszczam. 3 tygodnie byczenia się. Czy wy w ogóle to rozumiecie? 3 tygodnie. 3 tygodnie. O Jezu. Jeszcze coś się zbugowało. O Boże. Dobrze. To zanim przejdziemy do dalszej części, Sorki, donaty się zbugowały. Kaudun jest tak wielki, że ma własną grawitację. Dzięki 100 zł od Masz podkreślenie E. Na dobry początek na zumbkę chińsko-koreańską. Pozdrawiam najlepszą głosówkę na najlepszym serweru Discordu. X1, nie zdradzaj nas. Pozdrawiamy. Dobra. Lecimy z tematami. Bo się trochę jesteśmy do tyłu z harmonogramem. Dobrze. To jak może wiecie, a może nie, nasza druga ulubiona gwiazda, czyli pani Weronika, była ostatnio na festiwalu. Festiwal nazywa się Wibracje. I zanim przejdziemy do tego, co ona mówiła na różne tematy, to chciałbym wam pokazać jeden mały taki... mały snippet z tego, co się działo rok temu na tym festiwalu. Ja... jakby... Czy będzie jeszcze 2 godziny oszusz? Nie wiem. Kto wie. Na pewno będzie się pojawiała na live'ach teraz. Sam nagrywałem oczywiście. To są... poczekajcie, to się nazywa... Biodanza. Cokolwiek by to miało znaczyć. Biodanza. Ludzie tutaj płaczą. Co oni brali? Nie wiem, ale też bym to chciał. Czekajcie, przewińmy trochę do tyłu, bo tutaj się więcej działo. To strajk przeciwko cenom chleba? Ej, to jest ta... jak ona się nazywa? Socha? Tak! To jest ta anty... od szczepionek. Widzicie ją? Ej, autentycznie. Jak ona się nazywa? Dobrze mówię? Socha? Od sprzęgła, tak. Ale nam się udało ją trafić. Ja pierdykam. Co ona tam robi?
Nie wiem, nie wiem. Mam wrażenie, że się utożsamia. O Jezusie. Niech ten gest. O Boże. Ej, no czemu nam się to zacina? No halo. No halo. Czy mój komputer nie domaga, czy o co tu chodzi? Cześć. Jestem po prostu... Niech ten gest będzie szczery. Bądź szczera. O. Pan Andrzej by tam pasował też? Oj tak. Teraz patrzcie, teraz patrzcie. Możemy się tak wiele nauczyć. Za dużo nas dlatego zacina. Chyba tak. Teraz patrzcie, patrzcie. Tutaj ten pan... Tutaj ten pan w krótkich spodenkach i koszulce takiej w palemki niebieskiej. On widać jest bardzo, bardzo wczuty. Wywaliło miłość poza skalę, tak. Wy nie rozumiecie, to jest biodanza. Biodan? Biodanza. Fistech i bagienne ziele, myślę, że tam leciało, wiesz, całymi kilogramami. Skąd mam takie świetne materiały? Autentycznie, to bo wrzuciłem festiwal wibracje. Pierwsze, co mi wyskoczyło. Ja może nie rozumiem takich wydarzeń. Może nie umiem jakby przeżywać takich pięknych chwil, ale... Trochę wygląda jak Andrzej Gawiny, to prawda. Tylko ten jest bardziej taki blond. Widać, to jest takie głębokie. Bo wiecie, jak jedna osoba jest na tym poziomie wibracji, a druga osoba jest na tym poziomie wibracji, to my wszyscy, jako larwiszony i tak dalej, jesteśmy na tym poziomie wibracji. Moglibyśmy doskoczyć do tego poziomu wibracji, ale to się nigdy nie uda. O Jezusie. Tutaj tej pani biodanza chyba weszła nawet za mocno, bo się nie podnosi. Było jeszcze też w drugą stronę, że to faceci klękali i jakoś oddawali się pokłonom. No ale to jest dokładnie to samo, tylko że w drugą stronę. Z tych mężczyzn tak samo dajesz to sobie. O matko. Autentycznie to było pierwsze, co mi wyskoczyło, jak wpisałem festiwal wibracje. I po prostu teraz, jak zobaczyłem jeszcze tą Justynę Sochę, jakby... Cytując klasyka, mgła opadła. Mgła opadła. Możemy się tak wiele od siebie nauczyć. O Jezu. Piękny, piękny content, powiem wam, naprawdę. O matko. Witam was bardzo serdecznie. Janek Śpiewak. O Jezu. O matko. Myślę, że tam jest nawet za dużo tych wibracji, te wibracje, ta miłość, która wypełnia tych wszystkich ludzi. To jak oni są przejęci. No, to jest coś, co nie jest dostępne dla takich śmiertelników jak my. Nie mam zapisanego live'u Andrzeja, niestety.
Bardzo mi przykro z tego powodu. Nawet go nie widziałem. Szczerze mówiąc, rzadko oglądam to, co on mówi akurat pan Andrzej. Trochę mnie on, szczerze mówiąc, nudzi. Dobrze. Okej, dobra. Dalej mamy rzeczy, które powiedziała Weronika na swoich filmach. Ja chciałbym wam przedstawić na początek dwa takie szoty, które wykonałem. A że jakby ich sens będzie tylko razem. Pierwszy z tych shotów to ten. Nie chciałam. Już. Wiecie? Ja choruję. Nieważne, ale kim nie stać na klimę. Wiecie? A nawet jakby mnie nie było stać, to co? Serio? Oceniacie tak ludzi? To jakby jest jakiś, nie wiem, ważna kwestia, czy kogoś stać na klimę, czy nie? Czy w sensie, że jest gorszym człowiekiem, jak kogoś nie stać na klimę? No. Jakby... Brawo. Piękne świadectwo sobie wystawiacie, naprawdę. Całkiem ładne, prawda? To teraz dla równowagi pokażę wam drugi klip, który mam zapisany pod nazwą... Już. Sam wchodzę. Ciach. Ja potem pokazywa na YouTube. Nie wiem, nie to. Nie stać cię, masz z tym problem. Chuj mnie to obchodzi. Nie będę nikogo przepraszać, że mnie stać na różne rzeczy. Nie będę nikogo przepraszać za to, że dobrze zarabiam, że mnie stać na różne rzeczy. Chcesz, to rusz dupę i zarób sobie. No właśnie, nie stać cię? To chuj mnie to obchodzi. No. Oh, dobrze. Tak, jesteś gorszym człowiekiem, jak nie masz torebki od Balenciagi albo co ona tam nosi. Jakieś tam torebki. Po paręnaście, a nawet po 40 tysięcy. Czego zresztą, z czego bardzo się szczyci. Były maseniary, są wanniary. Panie Lemie, skup się pan. Dzisiaj ciężko idzie organizacja. To prawda, dzisiaj ciężko. Ale to pewnie przez upały. W ogóle miałem sobie puścić wiatrak, ale oczywiście sobie nie puściłem. Cudownie. Nadaje z wanny jak kurowa. W sumie ty, no masz rację. No masz rację. Pani Ela też miała vlogi z wanny. I jak to się skończyło? Ja czuję, że tutaj kariera idzie tymi samymi torami. Naprawdę. Dobrze. Dalej. Poczekajcie. Poczekajcie, bo ja mam tutaj dużo tych klipów i niestety... O, to będzie dobre. Aha, to. Poczekajcie, to jest też wspaniały klip. Poczekajcie. Co? Ale ta torebka wygląda jak z bazaru w Tuszynie za 25 zł. Szczyt tandety. To? To jest, słuchajcie, mantra zazdrosnych lasek, których nie stać. I czy w internecie, czy w życiu prawdziwym to jest, że kupiłam taką samą torebkę w Turcji. Czyli tak. Jeżeli jakaś torebka wam się nie podoba, bo na przykład wygląda tandetnie, bo uważacie, że no,
nie wygląda zbyt fajnie, tylko jest taka trochę zbyt pstrokata i wyrazicie tą swoją opinię, to znaczy, że po prostu jesteście zazdrośni. Jesteście zazdrośni, bo kogoś stać. Kogoś stać, że mógł sobie pozwolić na drogą torebkę. Poza tym tutaj też jest wspaniały odpał, bo Weronika jakby stworzyła chochoła polegającego na komentarzu, którego tutaj nie było, tylko po to, żeby go obalić. To jest cudowna metoda retoryczna, naprawdę. Więc jeżeli następnym razem zobaczycie kogoś w jakiejś pstrokatej bluzie, nie wiem, jakiejś znanej drogiej marki i powiecie, że wam się nie podoba, to tylko dlatego, że jesteście zazdrośni. Zazdrośni hejterzy. Zazdrosne, hejterskie larwy, które chciałyby mieć drogą torebkę, ale ich nie stać. Tak właśnie działa świat. Ale co ja... Paweł Krause, pasie kaudun lema za 10 zł, pozdrówka mordeczko, zdrówka i wytrwałości w walce o czystość Evernetu. Buźka mrugająca okiem. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy Wielką Brytanię. Ale co ja... Bibok, pasie kaudun lema za 10 zł, pozdrowionka dla serweru Discordu, twarz przesyłająca całusa, jak się ogarnę, to częściej będę zaglądać sen na twarz. No właśnie, bo ciebie ostatnio nie ma. Tęsknimy za tobą. Mało z nami gadasz. Dobrze. Tak? Wiesz, o co chodzi w życiu? W życiu? Tylko o miłość. 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 Kaudun Lema staje się gigantyczny dzięki 50 zł od Faris, podkreślenie pyl, lemunie. Tak bym powiedział, gdyby było mi cię szkoda. Ale ile razy mówiłem, że ta morda ma być bardziej żółta? Kupię sobie na następny light może jakiś taki żółty podkład, taki w sensie do makijażu. We are very happy and love. Prawo i sprawiedliwość. 30 zł przekazane przez Arleta Kuśpasie Kaudun Lema. To ja też pozdrawiam głosówkę na najlepszym serweru DC. Jak zwykle nie ma nic ciekawego do powiedzenia, pozdrawiam. O Jezu. Bardzo dziękuję za wszelkie wpłaty, wszelkie donaty. Naprawdę. Dzięki wam to wszystko się tutaj kręci. Wibracje już poniosły. Oj tak. Naprawdę bardzo... bardzo wszystkim dziękuję. Mój kaudun rośnie dzięki temu. Już niedługo nie będę się mieścił za tym biurkiem. Dobrze. To teraz jeszcze, zanim przejdziemy do takich faktycznie rzeczy, które moim zdaniem nie powinny mieć miejsca na YouTubie w kontekście Weroniki, to chcę wam jeszcze pokazać dwa takie krótkie klipy. Jak jest? Nawet wy same w to nie wierzycie. Wy wiecie, jaka jest prawda. Bo gdybyście nie wiedziały i nie uważały, że jestem fajna, to byście mi tak nie jechały. Jedziecie mi dlatego właśnie, że jestem zajebista. Jeżeli możecie tego znieść. Kogo chcecie oszukać? W ogóle podobają mi się te miny. Jakby wiem, że śmianie się z czyichś min, ale... Chcę cię oszukać. Przepraszam. O Jezu, miałem w ogóle dodać na któryś donate Lola Smaczek, ale się nie wyrobiłem co do dzwonków. Dobrze, to jest pierwsze, co chciałem wam pokazać, a drugie, co do takiej pokory, to jeszcze to. No ale ja nie i większość ludzi też nie i to tak wygląda, że zaczynasz naukę i jesteś w czymś kiepska, a potem jest lepiej, a
ale to nie trwa. To jest twój trudny sposób. Jakby nie chcę się o tym. To jest oczywiste. No. Po prostu jesteś debilem, nie masz o tym pojęcia. Nigdy nawet kroków w tych butach nie zrobiłaś i byś nie zrobiła. Byś nawet. Oj. Oj. Dlaczego się zacięło? Dlaczego się zacina? A nie, nie zacięło się. ENTACLES 0666 pasie Kaudun Lema za 10 zł w końcu na live. Pozdrawiamy wraz z kotką Helgą. Pozdrawiamy kotkę Helgę. Wygłaskaj ją jak tylko możesz. I dzięki Elise za bardzo miłe słowa z twojej strony. W każdym razie też piękny odpał. Jeżeli coś mówisz, to po prostu jesteś debilem, tak przynajmniej twierdzi. Czy odezwała się w sprawie filmu? Nie. Ale co sprawdziłem osobiście, słowo Lem jest zablokowane na kanale. Nie można napisać słowa Lem na kanale Weroniki. Więc tak. Więc. Dobrze, ale teraz przejdziemy do takich rzeczy, które serio moim zdaniem idą o krok dalej. Bo myślę, że na pewne słowa w przestrzeni publicznej chyba nie powinno być miejsca. I wydaje mi się, że to jest jedno z tych słów. Już wam pokażę, o czym mówię. Zostały ci tylko pieniądze. Smutne. Im więcej kasy masz, tym więcej jadu w tobie. Traktujesz ludzi jak podludzi. Nie, tylko larwy. I to nie traktuję, tylko jesteście podludźmi. Bo jesteście takimi robakami, które siedzą w piwnicy. I które nawet nie mają odwagi się pokazać światu. Jak coś mówię? Ja może... Może jestem trochę przeczulony, ale wydaje mi się, że używanie słowa tak mocno powiązanego z... jedną z największych zbrodni w historii ludzkości, czyli z Holokaustem, a w kontekście innych ludzi jest przynajmniej niesmaczne. Wydaje mi się, że to jest jednak pójście o krok za daleko. Używanie takiego słowa moim zdaniem nie powinno być na to miejsca. Mimo wszystko nazywanie kogokolwiek pod człowiekiem nawet jeżeli ktoś, kogoś nie lubimy, nawet jeżeli, jasne, ale mimo wszystko, to jest słowo, które jest tak nacechowane w taki sposób, że jednak nie powinno się go używać tak casualowo w stosunku do ludzi, innych ludzi. Że to jednak jest coś, co powinno, do czego powinni ludzie mieć jakiś dystans, a nie po prostu rzucać go sobie od tak. Powiem wam, że naprawdę, jak usłyszałem to, to trochę mnie to ruszyło. Naprawdę, trochę mnie to ruszyło.
Dobrze. Jeszcze jeden taki klipik. Ten będzie trochę bardziej lightowy, ale może też wam się spodoba. I powiem to jeszcze raz, jeśli nie zmienię pod wpływem żadnego komentarza i będę sobie robić, co mi się żywnie podoba, a wy będziecie na to patrzeć, zesrane larwy. Także tak. Tak. W ogóle 1400 osób dzisiaj jest. Ja pierdykam. Witam serdecznie wszystkich. Jakby wow. Wow. Nie wiem, co wy myślicie, ale wydaje mi się, że to jest jednak coś za dużo, no. To jest jednak coś za dużo. Jakby już pomijam nazywanie innych ludzi za srane larwy. Okej. Okay. Jakby okej. Okay. Chociaż z drugiej strony, czym to się różni od Nitro, który dostał bana? Czym się różni szusz wyzywająca ludzi od podludzi i od zasranych larw od Nitro? I ja na przykład choćby dzisiaj dostałem jakieś wiadomości na Instagramie, że to jest tylko reakcja na Boże. Na to, jaki hejt na kogoś spływa. Ale Boże święty! Jakby wychodząc z takiego założenia, że to jest tylko reakcja, to w zasadzie powinniśmy nie mieć żadnych granic. Jakby... Halo! Nitro to robił w oczywistej konwencji i żarciu. Ona to robi na serio. Właśnie. Wiecie, moim zdaniem no to jest... jest gruba przesada. Jest gruba przesada. Też trzeba jasno powiedzieć, że tam ludzie też idą o krok za daleko, bo faktycznie część rzeczy, które tam się pojawia, jest, jest niefajna. Z drugiej strony, jakby każda osoba, która coś robi w internecie, jest narażona na krytykę. Jakby no tak działa świat. Jakby no nie można tego uniknąć. Naprawdę, trochę mnie to ruszyło i obstawiam, że mimo wszystko YouTube z tym nic nie zrobi, natomiast... Natomiast chciałem wam to po prostu pokazać. Wiem, że sama zainteresowana też się do tego nie odniesie, ale... Prawo i Sprawiedliwość. 36 zł przekazane przez Bożydar podkreślenie X1 pasie Kaudun Lema. Donate ma wysoką sumę, więc zakręcić swym kadunem. Sumę. Lufą. Przepraszam, inside joke. Dziękuję bardzo za 36 zł, Boże święty. O, coś się znowu zbliczowało. Ale zaraz się pokażę. Ale może nie. Dobra. Ona jest niszowa, dlatego jej nie banują? Nie jest niszowa. Vlogi mają po 60, po 70 tysięcy odsłon. Ona miesięcznie robi 2 miliony wyświetleń. To nie jest niszowa twórczynia. Niszowy twórca. W ogóle dzięki FD55555 za donate. Nie wiem, dlaczego się nie wyświetlił. Obstawiam, że... A, że koń zwalony. Jakby... No. Jakby nie przeszło przez cenzurę. Ale bardzo dziękuję. W
każdym razie, wiecie, to nie jest niszowy twórca. Niszowy twórca to jest, nie wiem, to jest pani Ela Gavin, o której nikt tak naprawdę nie słysza. Nie, jakby na szeroką skalę o niej nie słychać. Ale Szusz to jest laska, o której pisali w Pudelku. Jakby... A. Dobrze. Jak na tyle lat na YouTube to jest niszowa? Bo ja wiem. Wydaje mi się, że jakby ma swoją niszę. Jako twórca... co? Ale nie rozumiem. Nie rozumiem jako twórca co. Miałam z nią nieprzyjemność w pracy wiele lat temu, już wtedy dość nie rozpoznawalna, już wtedy u... wiadomo kogo, ale widzę, że odkleiło jej na potęgę. Tak mi się wydaje. Ma prawie 300 tysięcy subskrypcji. Właśnie, to nie jest niszowy twórca. Wiesz, no, jakby... No. W każdym... LS na pół miliona. O, właśnie, tak. ale, wiecie, na YouTubie to wygląda tak, że jeżeli o kimś nie jest serio głośno, jeżeli o kimś nie powstanie na przykład tak głośny film jako Nitro, to bardzo trudno, żeby dostał bana. Ja banów, takich prawdziwych banów na YouTubie widziałem ledwie kilka. Ile zarabia Szusza? Powiem tak, możecie sobie sprawdzić na... W sumie zróbmy to razem. Social Blade Szusz 1313. Prawie 2 miliony wyświetleń. A w Polsce taką... Myślę, że spokojnie może liczyć 20 zł za 1000 wyświetleń. Czyli razy 1000. Jezus. 19 tysięcy, myślę, że to jest taki... Jezu. Razy 10 to jest takie absolutne minimum, które ona może zgarniać. W rzeczywistości myślę, że może mieć 2 razy tyle miesięcznie. Myślę, że to tak... Myślę, że może tyle mieć. Social Blade ma niewiarygodne dane. Znaczy, jeżeli chodzi o wyświetlenia, ma wiarygodne dane. Jakby wyświetlenia pokazuje dobrze. Może nie pokazuje dobrze zarobków danego twórcy. Natomiast, no mówię, no ja mogę wam mniej więcej powiedzieć, jakie są stawki w Polsce. Dziewiętnaście tysięcy razy 2. 38. Dziesięć tysięcy z samego YouTube'a, współpracę. Więcej z samego YouTube'a. Więcej.
więcej, spokojnie. Więc, no, jakby, mniej więcej macie obraz, jakie pieniądze, jeżeli kogoś to ciekawiło bardzo. Więc jeżeli gdzieś tam faktycznie larwy piszą, że larwy jakby wiem, że to osoby, które ona nazywa larwami, piszą, że ona nie zarabia i pewnie zaraz zdechnie z głodu. Nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda, ona zarabia naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze. 1500 oglądających! Matko Bosko! Jakby dziękuję serdecznie wszystkim. W każdym razie spokojnie myślę, że jej przy tej ilości wyświetleń współprace nie są za bardzo potrzebne, będąc szczerym. Jakby spokojnie da sobie radę bez tego. Jakby zarabia dostatecznie. Zarabia dostatecznie dużo, moim zdaniem. Znaczy, zawsze nie jest tak, żeby nie mogło być więcej, ale myślę, że na pewno nie zdechnie z głodu. Co z tego, że tyle wyświetleń, jak ludzie blokują reklamy? Ja mówię o już takich ostatecznych stawkach. Myślę, że w Polsce, znaczy, patrząc na filmiki, które ja wrzucałem, to jakby zależnie od okresu, zależnie od wszystkiego, tak już na czysto licząc, to między 20 a 30 parę złotych za 1000 wyświetleń. Już tak, wiesz, wszystko zbierając. To, że gdzieś tam ludzie blokują, to nie ma znaczenia. Mruk ci boty dokupił w sumie? A może serio pani Ela ma bana i dlatego się nie odpala i dlatego? Nie wiem. W każdym razie to myślę, że temat Weroniki póki co mamy zamknięty. Ja szczerze mówiąc będę dalej obserwował, bo troszeczkę się wciągnąłem. Wprawdzie oglądanie tych vlogów jest bardzo problematyczne, bo połowę trzeba przewijać, bo to jest często po prostu pokazywanie kolejnych rzeczy, które ktoś wyjmuje z torby, na przykład kolejnych rzeczy z Lidla, co no, jest zbyt dużo nawet jak na moją ilość czasu, ale no, czy restream leci? Niech leci, Boże Święty, no nic złego się nie dzieje, no Boże. Dobrze. To skoro to mamy zakończone, to chciałbym wam pokazać jeden taki fajny memik. Już. Już. Mhm. Tak, tylko że tutaj różnica polega na tym, że Bogdan Bonner na czymś się jednak zna. Może tam jakąś robótkę czasami na boku w budowlance spartoli, ale na eksterminacji demonów faktycznie się zna. Pani Ela nie tylko jakąś tam robótkę fotograficzną na boku spartoli, to jeszcze w sumie na niczym się nie zna. Taki. I w ogóle autorem mema jest chyba Evans. Pozdrawiamy Evansu. Dobrze. Kiedyś jeszcze były filmiki z lwem, natomiast teraz jest mocno nudno. Ratują się. Prowokacja, pieniądz, musi się zgadzać. Okej. Okay. Pokazuje zakupy, żeby później wrzucić fakturkę w koszty. Chyba nie może wrzucić sobie w koszty. Wątpię akurat. Myślę, że to by jej nie przeszło. Myślę, że to by nie przeszło.
Czy ja jej zazdroszczę zarobków? Absolutnie nie zazdroszczę. Jakby ktoś zapytał, ile ona może zarabiać, więc odpowiedziałem. Tyle no. Jakby, jeżeli ktoś chciał wiedzieć, to wiecie, no. Poza tym sama Weronika jakby szczyci się tym, ile zarabia, więc myślę, że to nie powinno być dla niej problemem, że jakby pokazuje mniej więcej, jakie to są stawki. Dobrze. Tutaj wam chciałem pokazać jeszcze coś takiego. O. Bo jej też to psychopaci budzą się, widzą swoje wstrętne ryje w lustrze, przypominają sobie, kim są, ile osiągnęli, o swoich problemach i nawet porannej kawy nie zdążą sobie zrobić, a już gryzą. Ja nie chcę nic mówić, a to jest jakby... Kaudun jest tak wielki, że ma własną grawitację, dzięki 100 zł od MM Pajęczyna. Serdecznie pozdrawiam ciebie i całego Discorda. Ojej, dziękujemy MM. Jakby... Brakuje nam ciebie. Naprawdę. O matko. Wiecie, bo tu jeszcze jest jakieś... O, chwilkę. Wszyscy mówią, że bym szedł na terapię. To ma dziecko, niech da dziecko. Kaudun jest tak wielki, że ma własną grawitację, dzięki 100 zł od MM Pajęczyna, chwilę człowieka i nadrabiać będzie trzeba pół roku, uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami. Dziękujemy bardzo MM, wielkie brawka, wielkie, wielkie podziękowania dla MM, naprawdę. Ojej, dobra, jeszcze tak. Tak. Czego się nie klika? Dobrze. We are very happy. Happy. And love. Prawo i sprawiedliwość. 30 zł przekazane przez uniwersum pasie Kaudun Lema. Pozdrowienia z serwera Inka Squad. Mruk kazał przekazać, że już kupuje właśnie się suby. Miłego wieczoru. Pozdrawiamy Inka Squad. Dobrze. Dobrze. Skoro to mamy załatwione, to lećmy z panią Elą. Ojej, było w tym miesiącu dużo różnych wydarzeń w tym uniwersum. Mam wrażenie, że ten miesiąc stał pod znakiem odwoływania. Odwoływania live'ów, głosówek i w zasadzie wszystkiego. No i też stał pod znakiem odejść. Zacznijmy może od tego pierwszego. Było na przykład takie odwołanie. Z przyczyn niezależnych ode mnie może się okazać, że podium i live odbędą się z dużym opóźnieniem lub w ogóle się nie odbędą. O czym mogę nawet nie uprzedzić. Za co z góry przepraszam. Przepraszam. Wtedy zamówione telefony przechodzą na kolejnego live A lub zwrócę pieniądze. Podium miało być i nie było. No właśnie. Ech, było tych odwołań dużo. Tutaj mamy kolejne odwołanie. Dobranoc. Idę spać. Nie wystąpię dzisiaj dla was. Nie jestem w stanie. W najbliższą środę też nie. Może za tydzień. Ale nie obiecuję. Tutaj jeszcze jedno odwołanie.
Dzień dobry. Hejterzy zablokowali mi stronę na pomagam. O tym będzie. Zablokowali mi wszystko. Nie mamy żadnej motywacji, żeby zrobić dzisiejszego live A. Bo ja na tych live ach nawet nie zarabiam. Więc wybaczcie. Może się nawet nie połączę. Ja sobie detoks z Odelki muszę zrobić. Ja ostatnio robię i jest bardzo dobrze. Jakby biorę to uniwersum partiami, tak? Wtedy wszystko zaczyna smakować lepiej. I właśnie sobie jakby brakowało mi tego słowa. Mieszam tutaj troszeczkę uniwersum pani Eli Gavin, tutaj Szusz. Jak przejadła mi się pani Ela, to lecę do Szusz i tak na zmianę. I mam wrażenie, że to jest dobre podejście. Dobrze, skoro wiemy już, czym stał ten miesiąc, to chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch takich rzeczach, które myślę, że skoro jest nas tak dużo w tym momencie, to powinniśmy sobie wyraźnie powiedzieć. Pierwszą rzeczą były prawdopodobnie najbardziej ohydne donaty, jakie w ogóle przychodziły do pani Eli. Jakby to, że ona dostaje na swoje, trochę na swoje życzenie, własne życzenie, bardzo nieprzyjemne rzeczy. Nie chcę tego zablokować, bo jest pazerna. Okej, jej sprawa. Natomiast wydaje mi się, że społeczność, która dopuszcza się nawet jeszcze brzydszych donate'ów, w których treści były rzeczy, które dotyczyły dziecka, moim zdaniem było bardzo, bardzo, bardzo niefajne. Osoba, która dopuściła się wysyłania takich rzeczy, ja nie będę tutaj tego cytował, bo nawet się brzydzę, powiem wam. Nawet się brzydzę, jakby brzydziłbym się wyciąć to, brzydziłbym się wam pokazać. To były takie rzeczy, które nie powinny być nawet cytowane. Wydaje mi się, że ta osoba powinna się wstydzić. Powinna naprawdę, jeżeli ktoś wie, kto coś takiego, to myślę, że ta osoba po prostu zasługuje na ostracyzm społeczny. Żeby taka osoba nie była, żeby była napiętnowana. Donaty były tak ohydne jak za czasów Kozborowa. Ja nie będę. Te donaty były czystym złem. Były. Naprawdę jakby. Rozumiem, że pani Ela jest pazerna na pieniądze. Jakby chce. Okej. Okay. Jakby potrzebuje pieniędzy, chce, nie obchodzi mnie to. Ale jednak, no moim zdaniem są granice. I zarówno osoba, która wysyłała te donaty, powinna puknąć się w czoło, jak i pani Ela, która ich po prostu nie pomijała. Po prostu. Druga, taka trochę nieprzyjemna jednak sprawa, która miała miejsce w uniwersum w ostatnim miesiącu, był temat stalkowania. Jakby w ogóle nie reagowała, to prawda. I to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Niewygodne dla siebie skipuje. To też prawda. Nie wiem. To jest kolejna z takich rzeczy, która mnie i w jednym, i w drugim w drugim uniwersum troszeczkę przeraża. I tak, wracając. Był temat doxingu, latały różne dane różnych osób
I to też wydaje mi się, że są pewne granice i nie wiem, ludzie chyba po prostu serio szukają na siłę dymu, w których w ostatnich dniach pani, w ostatnich myślę, że nawet tygodniach pani Jela pani Jela widać im nie daje, bo ostatnie live'y w większości były dość nudne, więc myślę, że ludzie, którzy są głównie po to, żeby nakręcać jakieś różne dziwne dramy, widać potrzebują takiego urozmaicenia. Więc to są dwie takie rzeczy, o których chciałem powiedzieć i mam nadzieję, że i jedni, i drudzy będą napiętnowani, bo jakby są pewne granice. Są pewne granice w tym, co się robi. Dobrze. Zróbmy sobie teraz dosłownie 3 minuty przerwy. Ja sobie doleję wody, bo mi się już skończyła. Może jeszcze zrobię kawkę i za chwilkę wracamy, dobrze? 3 minutki.
No dobrze. Nie wiem, ile mnie było. Wydaje mi się, że się wyrobiłem. Dobrze. Poszedł po pizzę z zieleninką? Oj nie, moja droga. Poszedł po kawę. W ogóle specjalnie. Specjalnie sobie zrobiłem przed tym, przed live'em. Wsypałem do kolby, ubiłem i tylko czekało, żeby pstryknąć i żeby zrobić, więc... Co? A? Dobrze. Dobrze. Dobrze, skoro mamy to już za sobą, to teraz jeszcze w kontekście tego, że czemu YouTube na to pozwala, to w uniwersum był live, którego nie powinno być. Znaczy, nie powinno. Który, nie wiem dlaczego YouTube na to pozwala. No jednak live, na którym osoba, która występuje, która jest jakby twórcą, zdejmuje majtki i paraduje przed kamerą w prześwitującej halce. No, powiem wam, że chyba jest jednak... No ja się dziwię, że coś takiego jest na YouTubie. Jakby... Wiem, że pani Ela to zdjęła, wiem, że jakby w końcu to usunęła. Natomiast to, że YouTube takich treści nie banuje, mnie naprawdę cały czas to dziwi. Pokażmy sobie w ogóle, jak na to wszystko zareagowała sama zainteresowana. Okej. Okay. Wiecie? Tak, dobrze. Jak tak dalej pójdzie, to ci cały kanał zdejmą. Nie mam żadnych ostrzeżeń od YouTube. Sama usuwam filmy i live'y, jeśli nie wyjdą. Więc jak widać, YouTube chyba serio. YouTube'owi się to chyba podoba. Ale. Okej, okay, tutaj. List otwarty do twórcy kanału Słoneczna Pasieka. Na Słonecznej Pasiece był wrzucony zapis, nie wiem czy nadal jest, tego live'a, na którym pani Jela się obnażała. Jakby poza faktem, że gdzieś tam zdjęła majtki i paradowała, no to jeszcze tam był, no jakby leżała i piersi jej wyskoczyła. Tak było ją widać przez 2 czy 3 minuty. Więc jakby no było tam na gości dość dużo. Tak gwoli ścisłości. Cześć. Proszę o kontakt przez wiadomości prywatne, Discorda lub lepiej SMS-em przez WhatsApp. To SMS-em czy WhatsApp? Nieważne. Mam 3 prośby. Proszę o usunięcie kopii mojego ostatniego live'a z minionej niedzieli. 30.07. bieżącego roku swojego kanału YouTube Słoneczna Pasieka. Gdyż ja go usunęłam z mojego kanału, proszę nie udostępniać nigdzie tego live'a. Czy możesz mi wysłać kopię tego live'a za pośrednictwem jakiegoś serwera do wysłania dużych plików? Tak. Może zaczniemy ze sobą współpracować zamiast walczyć. Mogę ci nagrać pozdrowienia, udzielić wywiadu itp. Taka propozycja, no myślę, że każdy by się na to skusił. Kim ty jesteś? Zuza, w nawiasie Krzydełka, poleciła mi współpracę z tobą. Jak ona się nazywa? Kto? Zuza? Chyba przekręciłam jej nazwisko, pisząc do ciebie w wiadomości prywatnej na Discordzie. Możesz mnie poprawić? Z Zuzanną też chciałabym porozmawiać. Myślę, że współpracując więcej zyskamy niż rywalizując. Tak jak udało mi się nawiązać współpracę z Ohirsonem. Na początku też mieliśmy nieporozumienia. Pozdrawiam, Ela Gavin.
Będąc szczerym, to wydaje mi się, że pani Ela serio zaczęła się bać tego, że może znowu dostać mandat za to. Jakby, no. Nawet jeżeli to się YouTube podoba, to nie wkładaj takiej kaleczki. No, myślę, że ja raczej takiej nie założę, no bo nie pasowałaby mi do koloru oczu. Myślę, że mimo wszystko nie pasowałaby mi do oczu. Ewentualnie uwydatniałaby mi kałdun. Nie. Myślę, że jeżeli ktoś zgłosił ten live, czyli zrobił kopię, wysłał tam na policję, to pani Ela znowu może się spodziewać mandatu za czyn nieobyczajny, czy jak to tam się nazywa w kodeksie karnym chyba. Z ciekawości, jakiej muzyki słucham? Jezus Maria, jakbym miał tutaj powiedzieć wszystko, czego ja słucham, to byśmy tutaj siedzieli do rana. W trakcie dnia słucham starego rocka z lat 80., głównie Police, Tears for Fears, takie tematy. Nocami, znaczy wieczorem słucham jakichś bardziej rzeczy metalowych, powiedzmy. Bardzo, bardzo lubię Gojirę. Lubię, co ja lubię, The Artist Murder, rankiem też na przykład jest muzyka klasyczna, a nocami muzyka taka troszeczkę eksperymentalna, czyli na przykład Penderecki, Lutosławski, Stockhausen, no. A System of a Down akurat nigdy nie lubiłem. Jakby nie pasował mi. Dobrze. To taka. Ten? Dobrze. Skopiuję sobie i wrzucę. Hej, Lung, tak? Zobaczymy. The Artist Murder. O tak, w ogóle dzisiaj słuchałem jednego z ich zapisów koncertów, jak on, ten wokalista, tak stoi przed mikrofonem, rozpina koszulę i jest takie... Świetny content. Dobrze, Led Zeppelin. Lubię Black Dog, lubię Kashmir. Polski black metal jest najlepszy. Oj tak, Mgła. Uwielbiam Mgłę. Michaela Jacksona zrobił. Dokładnie tak. Cudowne. Dobra, wróćmy do tematów. Potem jeżeli w momencie, gdy osoba prowadząca kanał Słoneczna Pasieka no, nie chciał przystać na propozycję pani Eli, pani Ela przeszła od próśb do gruźb. Jeśli zechcę, to zgłoszę kopię mojego Live A i ty stracisz cały kanał. Chcesz? Jeśli nie, to mnie nie denerwuj. I mało tego. Potem jeszcze coś takiego. To bezczelność. Pobrać czyjąś pracę, ukraść, wrzucić na swój kanał, a twórcę wyśmiewać, że nie może pokazywać swojej pracy. Jak się z tym czujesz, złodzieju? Mogę ci zniszczyć kanał w 5 minut, ale ci odpuszczę, bo mam cię gdzieś, hejterze. Wypchaj się moimi filmami. Tak. Myślę, że pani Ela powinna wezwać policję na YouTube'a. Tak, ale co do policji, właśnie. Bo
Nawiązując do dramy z poprzedniego miesiąca, czyli dramy z 3P, Piotrem, Polką i Starą Pralką, pani Ela wtedy napisała, znaczy wtedy już po moim live'ie, napisała taki post. Piotr W., deweloper z Krakowa, list otwarty. Piotrek, jest taka sprawa. Ja nie mogę przejść, tak? Moja propozycja. Oczekuję 30 tysięcy odszkodowania. Możesz mi przelewać po 1000 zł miesięcznie przez 30 miesięcy. Jakby memiczne 30 tysięcy odszkodowania. Jakby. W sądzie zarządzam z Andrzejem 100 tysięcy odszkodowania za to, co zrobiłeś, plus koszty sądowe. Nie, tak, oczekuję przelewu w ciągu 7 dni. Jeśli nie interesuje cię ta propozycja, tak. I powiem wam, że to jest pierwszy raz, gdy pani Ela serio mogłaby uzyskać jakieś pieniądze. Pierwszy raz mogłoby być tak, że wyrwałaby jakieś prawdziwe pieniądze za to, co się działo. Jakby tym razem faktycznie mogłaby coś ugrać w tym sądzie, bo no, ludzie, o których mowa, też odwalili. Nie, serio, myślę, że za to by mogła. Myślę, że nie 30 tysięcy, natomiast myślę, że jakieś pieniądze by za to mogła wyrwać. No bo to jednak było... no jednak było słabe. To było w temacie odszkodowania. Na 30 tysięcy. 30 tysięcy, rozumiesz? Pozwę cię, będziesz płacił 30 tysięcy. dobrze. Z takich odszkodowań za co? Choćby za grzebanie w jej telefonie? Myślę, że za to by gdzieś tam mogła coś tam wyrwać od trójki. Myślę, że coś by tam mogła wyrwać. Z takich newsików to całkiem ciekawe jest to, że nowym crushem pani Eli jest Maciuś Vel Syrenka. Ten sam Maciuś, który podobno jest krewny Kupisowi, jakieś tam 450 zł i nie chce tego oddać. Są plotki, że pewnie znowu zainwestował te 450 zł w jakąś flotę Mercedesów albo coś innego. Ale tak, to jest nowy crash. Pokażę wam w ogóle pościg, bo no... Ach, przepraszam za mój wczorajszy zły humor wieczorem. Zdenerwowałem się, bo zarezerwowałem Maćkowi, mojemu administratorowi z Discorda, hotel na środę w Krakowie. Miał do mnie przyjechać, ale odwołał przyjazd i wyszedł z naszego serwera. Obraził się na mnie, było mi przykro, bo to przez hejterów. On boi się hejtu i nie chce na razie do mnie przyjechać. A ja go bardzo lubię i chciałabym go poznać. Nie podrywam Maćka. Przecież nawet nigdy go nie widziałam na żywo. Chciałam go po prostu poznać. Zrobić zdjęcia, filmy. Potem jeszcze było oczywiście o podrywaniu, ale to jest inna sprawa. Więc jeżeli pytacie o to, na jakim etapie są związki pani Eli, to tak... Najnowszym crushem jest właśnie Maciuś Vel Syrenka. Lem zazdrości, bo on z 400 zł afirmował do 1 miliona na Merca. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Z klanu? Nie. Chociaż myślę, że Maciuś by się odnalazł też w klanie. Myślę, że jego umiejętności
Są cudowne. Szybko wyleczyła się z Mareczka. Nie, no coś ty. Mareczek jest nadal gdzieś tam wspominany między słowami. No bo jednak Mareczek, Mareczek. Ale widać, że są też nowe obiekty westchnień. Innym obiektem westchnień był też O'Hirson, z którym pani Ela robiła sobie filmy. Natomiast ewidentnie to jest tak, że pani Ela nadal jest na Mareczka wkurzona. Zaraz znajdę w ogóle, jeżeli jesteśmy już przy Mareczku, screen odpowiedni. O, proszę bardzo. To będzie jeden oraz dwa. Zacznijmy od tego, gdzie mamy po prostu taką podartą kartkę z adresem do pani Eli, tutaj jakieś pozdrowionka. Proszę bardzo. Drogie hejterki z serweru Discorda Mareczkowo, przestańcie dyktować Markowi pocztówki do mnie z wakacji. Nie chcę od niego żadnych kartek z wakacji, które mi przysyła. Podarłam jego ostatnią kartkę. I się podzieliłam nawet. Mogłabym jednym mailem pomóc Markowi odzyskać jego kanał na YouTubie. Ten kanał, którego nie chciał, którego mówił, że nie chce mu się prowadzić? O tym kanale pani Ela mówi? Nie pomogę mu. Chociaż wiem, jak to zrobić. A nie próbowała już pisać do YouTuba i tam nie zlali jej? Czy coś mi się pomyliło? Już nie chcę. On na to nie zasługuje. Nie kiwnę dla niego palcem. Niech będzie już zawsze tylko ślusarzem, a youtuberem był tylko przez chwilę. Ze mną. Nie interesuje mnie, z kim jest teraz Marek i co robi. Liczy się dla mnie tylko to, że nie ma go ze mną. Tak, chciałam, żeby przeniósł się do mnie i został influencerem. Czyli pani Ela chciała, żeby kolejna osoba przestała pracować, przeniosła się do Krakowa i żyła z emerytury jednej kobiety, tak? Odważne. Odważne. Powiem wam, że naprawdę tak trzeba żyć. Larwy na kafeterii piszą, że nuda jak uszusz na balkonie. No cóż. Nie można dogodzić każdemu. Marek ma głęboko w nosie. Tak. O, właśnie. Tutaj jeszcze to było wspaniałe. Dziękuję. Może jakaś inna kobieta wychowa Marka i wytresuje. Wytresowanie człowieka. Jakby... Tresowanie człowieka. To jest dla mnie coś, co jakby... Natomiast najpiękniejsze zdanie z całego tego bełkotu jest to: a Marek jest jak dziki mustang na prerii. Marek jak dziki mustang na prerii. To jest wspaniałe. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Czy Marek przypadkiem sam kanału nie skasował? Chyba tak. Przynajmniej takie były plotki na ten temat. Widać, że utalentowana polonistka. Zdecydowanie. Dobrze, skoro to mamy załatwione, mamy temat Maciusia. O! Jeszcze co do Maciusia. Bo to był też to była też wspaniała wymiana zdań. Lubię Maćka, bo jest na luzie. Podobno jest bardzo namiętny w łóżku. Tylko trzeba go najpierw w sobie rozkochać. Na razie nad tym pracuję. Kasia Mierzej. Witaj. Jeszcze nad tym pracuję. Dobrze. Tutaj. Tutaj Melania. Pozdrawiamy w ogóle Melanię. Zareagowała. Kto ci o tym powiedział? Janys? Savage? Savage, bardzo Savage. Takie... I nawet... Słuchajcie,
Kto to powiedział teraz? I pani Ela na to odpowiada. Nie, Maciek sam mi to powiedział. Ale tak, czy Janys o tym powiedział, to tak. Były też takie wysrywy na kobietę, która prowadzi ośrodek, w którym jest dziecko. Tam pani Ela próbowała przypisać tej kobiecie jakieś różne dziwne rzeczy. Jakby powiedziała, że ta kobieta jej zazdrości czegokolwiek. Powiem wam, że to już był jednak taki... No. Natomiast pokażę wam teraz jeden dobry klip. Myślę, że wam się spodoba. On ma dwie minuty, prawie 2,5. Ponad 2,5, przepraszam. Dobrze. Tutaj pragnę zwrócić uwagę. Słuchajcie. Kapselek, wiadomka. Pomagałam mamie, ale doszłam do wniosku, że już jej nie będę pomagać i tak. Możecie sobie tam skopiować moją wypowiedź i twierdzić, że jestem świnią. W sumie to po prostu bym chciała, żeby umarła i miałabym wtedy spokój. Posłuchajmy tego, jakby może ktoś nie dosłyszał. Moją wypowiedź i twierdzić, że jestem świnią. W sumie to po prostu bym chciała, żeby umarła i miałabym wtedy spokój. Jakby mi brakuje słów. Mi brakuje słów. Mi brakuje słów. Naprawdę. Mi brakuje słów. Już jej nie będę w ogóle pomagać. Bardzo jesteś pierdolnięta. No kurwa, chyba mam prawo powiedzieć, co czuję. Co, mam was okłamywać? No nie, ale wiesz, jakie potem mogą być konsekwencje. Jakie konsekwencje? Widać, że bałkocze jest nawalona w trzy... Ale no... Czy ktoś z was powiedziałby, że chciałby, żeby jego mama umarła? Jego lub jej mama umarła? Czy ktoś z was powiedziałby tak o swojej mamie? Był już temat, już był, jak najbardziej był. Czy ktoś z was powiedziałby tak o swojej mamie? Jakby dla... Znaczy, ja bym tak nie powiedział o jakimkolwiek człowieku. Pomijając osoby, które na przykład są ciężko chore i jakby dla nich może czasami chcą już na przykład odejść. No bo są takie przypadki, nie? Pomijając takie sytuacje, nie powiedziałbym tak o żadnym człowieku. Jakby... A już zwłaszcza o swoim rodzicu. Jakby, jak to? A to jest dla was coś dziwnego? Nie, też wzywają policję. Co? Ale o co ci chodzi? Czy ja powiedziałam, że ja matkę zabiję? Co ty mówisz? No nie, ale wiesz, jak hejterzy robią, powiedziałam tylko, że wolałabym, żeby umarła, no. Że chciałabym, żeby umarła. To po co tutaj policja? A nie mieliście nigdy takiego uczucia, jak was ktoś gnębił, to sobie nie myśleliście, że byłoby lepiej, gdyby on umarł? Matka, która dzwoni: Eluniu, idź już spać. Co ty? To jest to gnębienie, tak? Na przykład mąż, żona, brat, siostra, matka, ojciec, pracodawca? Jak się mogę inaczej uwolnić od matki? Mam tylko dwa wyjścia. Albo umrzę, albo ja wyjadę z Krakowa, gdzieś daleko, za granicę.
Dlatego rozważam wyjazd. Wyjadę, nie będzie mnie, nie będzie mogła się po prostu wpierdalać w to, kogo zapraszam do domu, co robię. Kurwa, co sobie tam nagrywa. Do domu, którego właścicielem jest pani Helena. Jakby, żeby była jasność. Wam będę, wyprowadzę się, ja się nie dziwię ludziom, którzy... To z podium? Tak, to z podium. Którzy się wyprowadzają 1000 kilometrów dalej od swoich rodziców, tak jak na przykład Ewelina, moja administratorka, nie? Bo kurwa, czasami z rodzicami się nie da wytrzymać, jak mieszkają kilometr od ciebie, tak jak moja matka. Przyłazi i się we wszystko wpierdala po prostu codziennie. A jak nie przyjdzie, to dzwoni. A jak mieszkasz 1000 kilometrów dalej, to już nie przyjdzie, po pierwsze. A jak będziesz dzwonić, to jej powiesz, że nie odebrałaś, bo byłaś zajęta. Powiem wam, że naprawdę, to jest jedna z takich rzeczy, która... Nie wiem, jakby... Nie wiem, jak można tak w ogóle powiedzieć o drugim człowieku. Zwłaszcza o swojej matce. Myślę, że można nieraz powiedzieć coś złego o swoim rodzicu. No bo rodzice też nie są idealni. Też trzeba mieć tego świadomość. Natomiast... Nie wiem. Nie wiem, mnie to strasznie mierzi. Strasznie mnie to mierzi. Ale jeżeli jesteśmy... jeżeli jesteśmy przy... no, ohydnym zachowaniu w stosunku do ludzi... To może... O, teraz już nie ma. Dobrze. Wiecie, chwilkę, bo się pogubiłem tutaj. U nas nie ma banów, ale ty dostaniesz za wysyństwo. Jakby to. Kolejne. Tutaj ktoś w miarę normalnie napisał pani Eli. Nie podoba mi się to, że Ela odpowiada tylko na negatywne komentarze. A jak ktoś jej życzy dobrze, wsparcia albo dobranoc, to Ela w ogóle takim osobom nie odpisuje i ich pomija. Tyle razy miłe rzeczy pisałem. I co? Po co to? Jak myślicie, jak zareagowała pani Ela? Jak myślicie? Jak myślicie, jak zareagowała pani Ela na coś takiego? Już wam pokazuję. To dostajesz bana i na hejterskie grupy. Jakie to jest proste? Jakie to jest proste? Lem nie pomija. Lem nie. Lem co najwyżej nie odpisuje czasami na wiadomości prywatne, ale to dlatego, że A jest aspołeczny, B ma wiecznie za mało czasu. I co, po prostu serio, ja się czasami spinam, jak muszę komuś na priwa odpisać. Jakby... No. To bardzo mi miło, że fajnie, że czytam. Dobra. Będzie zapisany live? Jeżeli nic się nie wydarzy, to będzie, jak najbardziej. Okej. Okay. Tutaj jeszcze co do banów była świetna wymiana zdań. Pokażę wam i przejdziemy do tematu zbiórki, bo to też było całkiem dobrze. Pani Elżbieto... niedawno zaczęłam panią oglądać. Bardzo mi się podobały filmiki z Krzówka, gdzie wystąpiła pani z Wnusią, Moniczką. Bardzo proszę o więcej filmików. To wspaniałe, że babcia z Wnusią tak dobrze się dogadują. Pozdrawiam i ściskam mocno. No wiadomo, że troll. Wiadomo, że nie.
Ktoś sobie przyszedł pośmieszkować. Oczywiście pani Ela zareagowała. Przerwa, 7 dni stąd, ale to by nie było, w tym by nie było nic zabawnego, gdyby nie jeszcze jeden post. Ktoś zapytał, a ja też mogę prosić o przerwę? Proszę, przerwa 7 dni. Pani Ela to jest jednak profesjonalistka. To jest profesjonalistka. O Jezu. Proszę. Jaka kulturka, widzicie? O Jezusie. Strasznie mnie to rozbawiło, naprawdę. Niczym Jezus rozdający przerwy. Chleb pani Ela rozdająca przerwy. Tak. O Jezusie. Dajcie mi jeszcze chwilkę, ja muszę skoczyć do WC, za chwilkę wracam. I przepraszam, że robię tak często przerwy, ale jak gadam, to zasycha mi w ustach i muszę pić. Przepraszam, muszę pić. No jak piję, no to sami rozumiecie. Dobrze, brak szacunku do mamy, tyle jej zawdzięcza. No właśnie. Czy robi live? Tak, ktoś tutaj pisał, że już się odpaliła nawet. Więc jak najbardziej. Nie jest babcią, natomiast ludzie ją trolują w ten sposób. Dobrze. O. Okej, dobra. Co my tutaj dalej mamy na tej mojej liście? Okej, była, właśnie, była zbiórka. Była zbiórka. Pani Ela odpaliła... A, może jeszcze zanim zbiórka. Zapraszam na Discorda, link w opisie. Bardzo fajnie na Discordzie, jeżeli ktoś chce. Może też obserwować na Instagramie. Tam też trochę jakiegoś kontentu. I tyle, dobra. Idąc dalej, była zbiórka. Pani Ela, zaraz, ja mam ten screen. Już. Czekajcie. O, tutaj jest, dobrze. Okej.
proszę bardzo, tutaj. Mogę zrobić dzisiaj podium niespodziankę na naszym serwerze Discorda. Wszystko zależy od was. Proszę o drobne darowizny, chociaż po 5 zł na rozwój mojej firmy. Jak uzbieram 200 zł, zrobię dzisiaj głosówkę podium. Przepraszam, że proszę was o pieniądze, ale saldo mojego konta bankowego na dzień dzisiejszy to 0 zł, a w portfelu też mam pusto. Jeśli chcecie mieć zabawę, polecam wpłaty za pośrednictwem strony Pomagam, którą przed chwilą zrobiłam. Dobrze. Słuchajcie, ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Bo zaczęło się od tego, że pani Ela. Zaczęło się wszystko od tego. Siedzę sobie teraz w parku na ławce, piję piwo i rozmawiam z jakimś obcym mężczyzną. Wolę być w tym parku niż z wami, więc zastanówcie się, co poszło nie tak. Pani Elu, może pani się kiedyś zastanowi, co poszło nie tak, że pani ma wszystkie zbiórki blokowane, strony z donatami. Ale to tylko moja taka luźna sugestia. Teraz występuję dla jednej osoby, a mogłam występować dla 1000 osób, ale on mnie lubi i szanuje. W sensie jakiś prawdopodobnie pan bezdomny, z którym... ja nie potrzebuję odsłon, donate'ów, pieniędzy, sławy, tylko żebyście mnie szanowali. To skoro pani Ela mówi, że nie potrzebuje donate'ów, sławy, ja wam chciałem pokazać kilka klipów. Jutro dam reklamy. Słuchajcie, kończę live'a, bo i tak nie ma żadnych donate'ów, no to po co mam live'ować? Numer jeden. Jutro dam. To jest to. Słuchajcie, kończę live'a, bo i tak nie ma donate'u. Jeszcze raz. Proszę. Słuchajcie, bardzo. Kończę live'a, bo i tak nie ma donate'ów. Proszę bardzo. I jeszcze jeden raz, gdy mówiła dokładnie to samo. Proszę bardzo. Kochani. Kończę live'a, bo i tak nie wysyłacie żadnych donate'ów. Telefonów nie będę realizować, bo mi się nie chce. Wszystko jest w porządku, jak największym. Meanwhile, Lem, który nie puszcza donate'ów. A właśnie, zapomniałem całkowicie o tym. Przepraszam. Przepraszam. Dzięki 200 zł od Masz Podkreślenie Ekaudun jest już większy niż Ego EG. Wracaj do nas na serweru. Lem, hejtecie, przeproś panią Siusiu. Dziękuję bardzo, natomiast upraszam o spokój. W sensie uspokojenie się z pieniędzmi. Jakby... Uprasza się. Kaudun jest tak wielki, że ma własną grawitację, dzięki 100 zł od MM Pajęczyna. I jak zawsze pozdrowienia dla całego czata. Pozdrawiamy bardzo. Dobra. Wszyscy mówią, że wyszedł na terapię. To ma dziecko, niech da dziecko. Kaudun jest tak wielki, że ma własną grawitację, dzięki 100 zł od MM Pajęczyna, no i jeszcze pozdrowienia dla wszystkich uczestników głosówek. Ja jeszcze raz naprawdę gorąco
gorąco pozdrawiam. Dziękuję. Nawet wstałem, zarówno dla Mszae i dla MM. Jakby jest mi bardzo miło, naprawdę. Jest mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję. Nie trzeba było, naprawdę. Ale hece, ja... Batmanik pasie Kaudun Lema za 10 zł. Dzięki Lemik, dzięki tobie poznałam uniwersum Eli, uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami. Bardzo mi miło i też dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, każdemu, wszystkim razem i każdemu z osobna. Jakby dziękuję. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, mamy to... Bo ja mam tutaj straszną, straszną listę. Mm-hmm. I skoro jesteśmy przy donate'ach, o których, jak wiemy, pani Ela, o które pani Ela, jak widać, nie dba, to może jeszcze pokażemy sobie to. Więcej chyba zarobię pod dworcem niż na live, ach, a na głosówkach zawsze macie mnie za darmo. Więc już mnie nie, więc już mi się nie chce robić. Nie mam z nich ani pieniędzy, ani radości. Więc dzień później już powstała zbiórka. Pani Ela, oczywiście po napisaniu tego posta i zrobieniu zbiórki, na którą, jak stwierdziła sama, potrzebowała 4 godziny, żeby ją zrobić. Z tego, co mówiła, tyle zajęło jej wklejenie gotowego tekstu, który już gdzieś tam miała, i wrzucenie tam kilku zdjęć. 4 godziny. No to jakby potrzebowała, żeby ktoś ją docenił. Ent napisała coś takiego. Brawo, ja fajnie to wymyśliłam. Tak, dostała kastet. To, że policja nie robi nic z tym, że ktoś pokazuje na live'ie przedmiot, który jest zabroniony w Polsce. No cóż. Aż dziwię się, że nie siedzisz w gaciach jak kurowa. A kto powiedział, że nie siedzę w gaciach? Chociaż w sumie było widać, jak wstałem. Kurczę. No i cała moja konspiracja poszła się chromolić. Dobrze. Tak, potem pieniędzy ze zleceń. O! Zawsze możesz powiedzieć, że nie masz gaci. W sumie racja, mogę. Drodzy widzowie, przepraszam, że zachowuję się jak dziwka i chcę tylko od was pieniędzy. Ale wy przecież mnie kochacie, więc mi płacicie, bo was szantażuję i nie chcę być z wami za darmo. Nie chcę występować. I ja was też kocham, bezwarunkowo, moi fani. Czy bezwarunkowo, czy przed chwilą mówiła, że więcej zarobi na dworcu i że w sumie to nie chce robić tych live'ów? Czy... Nie czepiajmy się szczegółów. Ja wiem, że jestem hejterem i jakby wymagam ciągłości myśli, a tutaj przecież te posty dzieli no prawie 20 godzin. 19 godzin. Jeden od drugiego dzieli, więc no pani Ela mogła zmienić zdanie. Mogła nienawidzić swojej widowni, a teraz już ją może kochać bezwarunkowo. Więc jakby ja się czepiam szczegółów. Ja wiem, że jestem hejterem podłym i tylko się czepiam. Dobrze. Wyszło tak, że pani Ela... Gawinokropki, tak. Gawinokropki są cudowne.
Zrobiła to podium, wypłaciła chyba nawet pieniądze, przynajmniej zleciła wypłatę tych pieniędzy. Natomiast zbiórka na Pomagam spadła jeszcze zanim pani Ela rozpoczęła ten to podium wtedy. Niestety nie zauważyła, znaczy niestety, dla niej niestety, nie zauważyła że jej ta zbiórka spadła. Dobrze. Próżno dopatrywać się u kogoś odrobiny logiki, jeżeli jego inteligencja od lat na wstecznym działa. Plus jeden. Plus jeden. Słyszałeś o uniwersum chłopaków z Raszei? Nie. Ale sobie wrzucam w drugą przeglądarkę. I jak będzie chwilka, to spojrzę, dobrze? Okej. Okay. Picunia jest taka pyszna. dobrze. To jeszcze z takich rzeczy, o których chciałbym wam powiedzieć dzisiaj. Były udawanie przez... O, nie, przepraszam, jeszcze o zbiórce. Jakby podium, które zrobiła pani Ela z okazji twoich 200 zł zarobionych, wyglądało tak, że przez pół godziny ustawiała tła, jakby jako profesjonalistka musi ustawić tło i musi to zajmować 30 minut. Oczywiście było dolewanie sobie soczku poza kadrem, no bo wiadomo, tak jak dolewała sobie kiedyś, pamiętacie, tej nalewki, jakby za tą butelką z kolą. Jakby. Było też robienie z siebie ofiary na zasadzie ludzie wyzywają mnie od wyszmaty, tylko że tak naprawdę to najczęściej w ten sposób o pani Eli mówi pani Ela. Ona najczęściej nazywa siebie... Pamiętacie zresztą, jak mówiła: mówcie do mnie Ela Gavin, jestem Ela Gavin. Pamiętacie to? No właśnie. Na tej głosówce też były takie dość... No... Powiedzieć, że ohydne rzeczy to takie dość... To trochę za mało. Na przykład, nie pamiętam już kto to mówił, ale było mówione, że Kupis rzekomo miał spółkować ze starą pralką i miał pomylić jej pochwę z pępkiem. No bo wiecie, nadwaga. Było też, że Kupis miał spółkować też z Polką, która rzekomo ma sztuczną szczękę, rzekomo miała ją zgubić i wszyscy mieli jej szukać. Tutaj jeszcze potem pani Jela napisała na przykład coś takiego. A co? Może stara pralka i Polka mają takie wcięcie w pasie jak ja? Na nich nawet się nie położysz, bo przez ich brzuchy nie dostaniesz się do ich... No chyba, że bokiem albo na pieska. Jeżeli ktoś był głodny, ale to myślicie, że to koniec, prawda? No to niestety nie. Rozmawiałem przed chwilą z Kupisem przez telefon. Powiedział, że o seks z Polką.
Ona ma naprawdę szczurczą szczękę. Na drugi dzień dostał po twarzy od jej męża pralka i płotrek. Też go chcieli przelecieć, ale nie miał siły. Powiem wam, że naprawdę to są ludzie, ludzie, wszystko ma swoje granice, dokładnie tak, dokładnie tak. Jakby... Zatrzymajcie te karuzele, ja wysiadam. Tak, tak. Czy pani Ela robi live'a? Zobaczmy, co pani Ela mówi na swoim live'ie. Skoro już się odpaliła, to zobaczymy, co takiego też, w jakim stanie jest. Czy już jest al dente, czy jeszcze potrzebuje troszeczkę soczku. Ela Gavin. Nie, no nie odpaliła się. Halo. Nie ma jeszcze lighta. Dobrze. Więcej nie zniesę. Ja się wcale nie dziwię. Ja się wcale nie dziwię, naprawdę. Jakby pewne rzeczy są jednak tak niesmaczne, że... Ma małe dwugodzinne opóźnienie. No tak. Przecież Marilyn Monroe spóźniała się 20 godzin. To, że Marilyn Monroe była gigantyczną gwiazdą. W ogóle nie wiem, czy już mówiłem o tym kiedyś na live, ale jednym z moich ulubionych filmów jest film, w którym wystąpiła właśnie Marilyn Monroe. Film nazywa się Pół żartem, pół serio. Jest z bodajże 1959 roku i wystąpili w niej oprócz Marilyn Monroe również Tony Curtis, czyli ojciec Jamie Lee Curtis i Jack Lemmon. Dwie bardzo bardzo znane postacie, dwaj bardzo znani aktorzy. Świetny film, bardzo polecam. Dopiero przyszłam, o co chodzi z Szusz. O Jezu, za dużo by tego było. Może będzie zachowany live najwyżej, musisz obejrzeć, bo naprawdę tego było dość dużo. Ale tak w dużym skrócie nazywanie na przykład ludzi pod ludźmi. Kurs barmański drugiego stopnia. Dobrze. Ale jak mnie wpakujesz na minę, to dostajesz bana na czacie. Aha, tak, bo to jest... Dobrze. Czy to jest jaca? Ami, de Groot. No ma problem, no biedny. Leki! Co zabrać? Zobacz, kurwa. No cóż, widać, że się stara, widać, że są prowadzone działania, widać, że... Tak. O tak, 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 jest też oryginalny tytuł. Some Like It Hot, super film, wspaniały, wspaniały, naprawdę taki ciepły, miły, fajny film. Tam trochę jest problem z tempem, jakby trochę jest rwane, ale bardzo dobry film. Miły głos mam. Dziękuję bardzo. Czekaj na koniec. O Boże. O Boże, dobrze.
Wichory! To musimy to wyciszyć, bo jednak. Ojej! Były próby podejmowane, zdecydowanie. Były próby podejmowane. Ojej, dobrze. Mało zabawne. Okej. Wracają wspomnienia, tak. Jeszcze bailando, bailando. Jeszcze miałem o czymś wam powiedzieć. Były oczywiście w ostatnim miesiącu zaproszenia na live'y, które się nie odbyły. Zaproszenia na live'y, które się już odbyły. No było dużo tego. Były też live'y z Wornestem. To jest też w sumie dobre, no bo a pani Ela zrobiła live'a z Wornestem. Tutaj mam stosowny mem na tę okazję. I w sumie muzyka z Serca z Kamienia tutaj dobrze pasuje do tego wszystkiego. Był ten. Wyglądało to tak, że poszli sobie razem na skałki, tam gdzieś balowali i tak dalej. Zarówno pani Jela, jak i Moniczka siadały Wornestowi na kolanach, bo przecież jeszcze niedawno Wornest był głównym wrogiem, ale jak widać, no jednak już nie jest. Natomiast tutaj są dwie rzeczy, o których chciałbym wam powiedzieć. Pierwsza jest taka, że pani Ela już jak po tym live'ie z Wornestem powiedziała coś takiego. Czego oni ode mnie chcą, bo ja nie wiem. Czekajcie. Już wam to pokazuję od początku. Czego oni ode mnie chcą, bo ja nie wiem. Nawet nie dostałam złotówki od żadnej tej osoby, nigdy, tylko same problemy. Dzisiaj widziałam z Ornestem, byłam z Moniką. Ani nas nie zaprosił na żaden obiad. Kupił mi piwo za 10 zł i to jest wszystko. Kurde. Chyba nie ma tych zakładów pogrzebowych, bo jest strasznie oszczędny. Wydał nam 10 zł za to, że wystąpiłam u niego na TikToku, zabrałyśmy go nad wodę i tak dalej. 10 zł wydał. Jak on śmiał wydać tylko 10 zł, no? Jak on śmiał śmieć wydać tylko 10 zł? Jak on śmiał? Naprawdę. Jak on śmiał? Natomiast pokazałem wam to z dwóch powodów. Jakby to, że gdzieś tam pani Jela jest niewdzięczna, no to mogliśmy się tego spodziewać. Natomiast tam na tym live'ie było tak, że pani Jela pływała. Więc jakby pływanie po piwie, pod wpływem alkoholu jest, no powiedziałbym, że takie dość nierozsądne i nieodpowiedzialne. Wiele się przecież mówi, że nie powinno się wchodzić do wody, jeżeli ktoś pił alkohol. Naprawdę dużo się o tym mówi. Przynajmniej kiedyś się dużo o tym mówiło.
nie wiem, czy nadal się mówi. W każdym razie, chyba wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że alkohol i woda to nie jest najlepsze połączenie, prawda? No, jakby można sobie zrobić w ten sposób krzywdę. Jak widać, są jednak pewne priorytety. A, jeszcze jeden temat, o którym chciałem wam powiedzieć. W tym tygodniu dotyczył dwóch rzeczy. Temat wyglądał tak, że pani Ela znowu wrzuciła zdjęcia z rzekomym nowym kochankiem. Znaczy, przepraszam, wrzuciła. Ktoś jej przypadkiem zrobił zdjęcia z nowym kochankiem. Jak znajdę te zdjęcia, to wam pokażę. Jedno zdjęcie wyglądało z jednym z nowych kochanków, tak? A drugie... Drugie wyglądało... Wyglądało jakoś tak. Tak, ona z Wajdą rozmawiała. Wajda jej mówił, jak ma robić filmy. Dokładnie tak. I to jest zdjęcie wrzucone z konta Myszka Miki. I tutaj ten... Pragnę zwrócić uwagę na ten podpis. Elka i jej nowy kochanek. Niestety nie udało mi się zrobić zdjęcia, jak się całują. On u niej nocuje, bo miał czarną walizkę. Szkoda, że nie będzie już filmów z Markiem. Ela, daję ci unsuba. Wcale nie ustawiane. Wcale nie. Jakby to zdjęcie zrobione z 10 metrów, może nawet nie 10, i tutaj zdjęcie zrobione zza krzaków. Mamy też inne ujęcie. Znaczy tak, bo to jest skropowane. Ale tutaj, gdzie, no ile tutaj mogło być? 10 metrów? Może nawet nie. Pani Ela absolutnie nie widziała osoby, która była za tym krzaczorem, nie? Absolutnie nie widziała. W żaden sposób nie była w stanie zobaczyć kogoś, kto był za krzaczorem. Nigdy nie byłaby w stanie zobaczyć. A, ktoś mnie pytał, co sądzę o Monice. Nie mam pojęcia. Jakby... Nie wiem. Za krótko jeszcze jest i... Mam bardzo mieszane uczucia, będąc szczerym. Cześć, Ruda. Cześć. Jakbym pił tyle, co ona, też mnie zauważył. Fair point. Tutaj zresztą widać, że pani Ela popijała sobie. Potem jeszcze było, że to... Poczekajcie, bo chyba mam to... Te posty. Rzekomo ta osoba, ta Myszka Miki. W ogóle Myszka Miki. Tylko pani Ela byłaby w stanie wymyślić sobie tak infantylną ksywkę na Discordzie jak Myszka Miki. Naprawdę. Tylko pani Ela byłaby w stanie coś takiego wymyślić. Tak. Pani Ela sobie wrzuciła jeszcze na przykład coś takiego. No czemu to się nie otwiera? Halo? O, dobra, otworzyło się dwa razy. Myszka Miki, pożałujesz tego, hejterze. Ustalę, kim jesteś i zgłoszę cię na policję. Za nękanie. Mhm.
tak, tak, tak. I tutaj jeszcze jakaś myszka Miki się do mnie przyczepiła i mnie śledzi. Wczoraj w nocy też była pod blokiem. Mm-hmm. W ogóle to nie była Monika, która stała w tych krzaczorach. W ogóle. Wcale, a wcale to nie była Monia. Wcale. Wcale. Dlaczego nie widziała tej osoby? Wcale to nie była Monia. Wcale. Okej. Okay. Natomiast to jest takie, nie jest do końca potwierdzone. Natomiast było też coś takiego, że osoba, która rzekomo jest na tym zdjęciu, wypowiedziała się na ten temat. I ale już jest? Zaraz zobaczymy, co na Muni. I w tym wszystkim ta osoba twierdziła, że jest na tym zdjęciu i że ma mniej niż 18 lat. A co jest zresztą widać, że to jest jakiś młody chłopak, na pewno. Prawda? Jakby, jeżeli chcecie obejrzeć i posłuchać, to ten... Ja nie mówię, czy tak jest na pewno, czy nie. Natomiast osoba, która tutaj się wypowiada tak... tak twierdzi. Czy to jest prawda, czy nie, nie wiem. Natomiast jeszcze jedna była sytuacja, o której bardzo chciałbym wam powiedzieć dzisiaj. Wiem, że już gadam 2 godziny i wiem, że powinienem już niedługo kończyć. Ale pani Ela zaprzyjaźniła się z O'Hirsonem, czyli z jednym z tych ludzi, którzy ostatnio u niej byli. W ogóle to oni w czwórkę zorganizowali z Monią, z O'Hirsonem i z tym drugim chłopakiem jeden z najdziwniejszych live'ów, który w ogóle chyba był na kanale pani Eli. Wyglądało to tak, że trójka siedziała na kanapie i jeden z tych chłopaków robił lip-sync do piosenek z jakimiś takimi dziwnymi minami. Oni wszyscy siedzieli. To było bardzo dziwne. To był taki... Powiem wam, że David Lynch mógłby się uczyć, co to jest surrealizm od tego, co się wtedy działo na live'ie pani Eli. Naprawdę. David Lynch mógłby się uczyć. Myślę, że jego słynny odcinek z bombą atomową w trzecim sezonie Twin Peaks to jest pikuś przy tym, co tam się wtedy działo. W każdym razie O'Hirson wyjawił, że pani Ela, bo ta miłość też już przechodziła przez wiele etapów. Tam pani Ela, jednym z planów pani Eli na to, żeby wywołać więcej kontrowersji, było to, żeby na jednym z live'ów zrobić sobie sznyty na nogach. W sensie, żeby jakoś tam na udach sobie, no, pociąć sobie te uda. Także tego. To są plany pani Eli. Dobrze. To skoro takie najważniejsze rzeczy z uniwersum mamy ogarnięte, zobaczmy, co tam pani Ela, w jakim stanie jest. Oj, widać, że pani Ela już mruży oczy. Monika, 44, przekazuje 10 zł. Widać, że już jest mocno al dente. Wysyłam donata na próbę Elu, jesteś kochana, hejterzy mnie do ciebie nie zniechęcą, nie przejmuj się, ja nigdy się na ciebie nie...
Oj, widać, że już jest. Internet Orange oraz UPC. 5 kilometrów od Wawelu. No i co? I dlaczego tutaj nie działa ten internet? Dlaczego to ciągle się przysłałaś mi na próbę, czy działają w ogóle te donaty? Bardzo dziękuję. No i widać jest mocno. Jest. Jest dobrze. Oj, coś czuję, że dzisiaj będzie znowu urągała na wszystkich. Ja lubię, jak Ela jest al dente. Ona też lubi taki makaron al dente. Sama mówiła. Bo za internet trzeba płacić? Nie, no co ty? No co ty? Jak to jest w ogóle możliwe, żeby za usługi płacić? Ja lubię makaron al dente. Dobra. Wrócimy jeszcze za chwilę do pani Eli. Natomiast teraz zobaczmy, co tam piszecie na czaciku. Tragiatelle. O Jezu, okrop. Ja próbowałem tego, znaczy nie wiem czy tego, natomiast chyba tego makaronu tagliatelle, który pani Ela jadła i szczerze mówiąc są nie za dobre. Trochę walił jakimś takim czymś dziwnym. Ale może ja się nie znam i może mój ojczym Włoch mi za mało opowiedział o tym, jak należy jeść włoski makaron tragiatelle. I może mam też chłopskie podniebienie. Dokładnie tak. Przymyka oczy, żeby lepiej słyszeć. O matko. O. Może nowy kontencik? Wodę tam... Czy wodę walę? Tak, jak najbardziej. Ja prawie nie piję alkoholu. Czy będzie coś o Niku? Nik chyba się trochę ogarnął, więc wydaje mi się, że teraz nie ma sensu. Znaczy ja śledzę i co tam u Nika. Cześć MM, cześć Gosiu. Więc miłego wieczorku. Więc nie wydaje mi się, żeby był sens o Niku. O Amberlince może będzie jakiś mały update, bo z tego co widziałem, to ona się teraz rozstała z dziewczyną i obawiam się, że no może się tam kiepsko znowu u niej dziać. To jest trochę smutne, no bo ona trochę nawet ostatnio poszła do przodu. O Jeffree Star słabo znam temat niestety. Natomiast robię teraz nowy film, jestem w trakcie, znaczy jestem raczej na takich, na początku, a raczej będzie troszeczkę coś innego, znowu nie o jednej osobie, przynajmniej chyba nie będzie o jednej osobie, natomiast bardziej o jakimś takim ruchu, który ma miejsce, myślę, że może być całkiem ciekawy. A Janoszek? O Janoszek mam wrażenie, że zostało już wszystko powiedziane. Jeżeli nie widzieliście, to jest na kanale sportowym film o Natalii Janoszek. Myślę, że jeżeli rolnicy po tym filmie wyszli na pola, to już nie musieli nic robić, bo jakby wszystko zostało zaorane. Przez ciebie śledzę, Amberlin. Złożę pozew o odszkodowanie. O matko. Co my oni sądzi? Nie wiem. Ale faktycznie Stanowski wymiętolił Natalię Janoszek. W takim dużym skrócie osoba, która wymyśliła sobie karierę. Jej filmy to jakieś całkowicie niezależne produkcje. Jej całe bycie gwiazdą w Bollywood to jest
wymyślona jakaś historia. Występ w hollywoodzkim filmie to 3 sekundy pokazanie jej tyłka i chwila twarzy. Może nawet nie 3 sekundy. Tak jak Stanowski się tam śmiał, dłużej były pokazane jakieś mewy, które leciały na niebie niż sama Natalia Janoszek. Więc jakby... Wiem, że mówię za dużo jakby, ale staram się od tego jakby odzwyczaić. Ale wiesz, jak on to powiedział, żeby nie skakała, to skończyłby temat po pierwszym filmie. Pewnie tak. Pewnie tak. Lost Media, jestem z Poliut. Chcielibyśmy to wszyscy zobaczyć. Niestety pani Ela rozwiała wątpliwości i stwierdziła, że niestety nie ma na to szans. Przynajmniej już nie mówisz obejrzmy. Staram się jak mogę. Queen of the Black. Ona jest chyba na radarze u Space'a, więc jakby chyba nie ma sensu jej tematu poruszać. Jeżeli już miałbym o kimś z takim bardziej popularnym robić jakiś film, to może o Marcinie Mazurze, to jest chyba dobry temat. Myślę, że jego odpały nieraz były. O, Sohajo też. Sohajo tak. Myślę, że Socha... Chociaż mam wrażenie, że... Wiecie, ja mam tak, że nie chcę robić filmu o kim już zostało wszystko powiedziane. A mam wrażenie, że o Sohajo było na tyle głośno, że nie trzeba. Nie trzeba powtarzać. Pani Ela jest mocno wkurzona. Minio przekazuje 6 złotych. Kocham cię, Areczku. Kocham cię, Areczku. Kocham cię, Areczku. Kocham cię, Areczku. Wiesz, że Mazur się od ciebie nie odczepi? Ja wiem. On jak już kogoś po prostu weźmie na celownik. Ciekawe, czy mi też by składał propozycję spotkania jeden na jeden jak Nitrowi. Hrabina Rita von Schneider przekazuje 50 zł. No nie, teraz są same donaty. Queen of the... Znaczy, mnie osobiście Queen of the Black niespecjalnie interesuje. To jakby na tym polega problem, że dla mnie ona nawet nie jest za bardzo ciekawa. Jakby cały czas bredzenie zioło nie szkodzi. Ileś można. Któremu się zwoje w mózgu wyprostowały? A to już dawno. Tam wam opowiem. Wszyscy mówią, że bym szedł na terapię. To ma dziecko, niech da dziecko o podłogę. Dzięki 200 zł od MM Pajęczyna Kaudun jest już większy niż Ego EG. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla MSHAE Kierkier. Jakby, ja bardzo dziękuję, ale stop it, naprawdę stop it. Jakby limity na Stream Elements nie zostały ustawione przypadkowo. A planujesz jakiś nowy filmik? Oczywiście, że planuję. Jakby oczywiście, że tak. I mam nawet dużo filmów w planach. Jest film, który teraz jest jakby na tapecie.
do którego się przygotowuję. Ten będzie troszeczkę dłuższy. Myślę, że w międzyczasie będą filmy takie jak ten o tej piosence, który zrobiłem ostatnio, bodajże 2 tygodnie temu. Chciałbym właśnie, żeby między live'ami, między takimi większymi filmami, które robię, też przynajmniej raz bądź dwa razy w miesiącu pojawił się taki krótszy, gdzie śmieszkuję sobie z jakichś piosenek. Taki content bardziej na luzie, żeby sobie uruchomić i pośmiać się, a niekoniecznie, żeby go brać jakoś szczególnie na poważnie. No bo taki był cel tego filmu, że jakby śmieję się po prostu z tekstu jakiejś piosenki. Jakby to nie jest nic jakoś szczególnie szkodliwego, to po prostu sobie śmieszkuję. Nike weźmiesz na tapet? Akurat nie, ale tam. No może też nie jest głupie. Może nie jest głupie, ale nie, akurat w tym momencie mam coś innego na myśli. Temat był już trochę poruszany, ale myślę, że jeszcze nie na tyle. Tym bardziej, że wiele osób jest, nie chcę też za bardzo zdradzać, o co chodzi, ale no jakby łapie się nadal na to, co tam jest. To jeżeli ten film faktycznie dojdzie do skutku, bo też jakby potrzebuję, dobrze by było, jakbym miał dostęp do ludzi, którzy są w to troszeczkę zaangażowani. Myślę, że to by nadało temu filmowi jakiejś takiej jakby dodatkowego wymiaru, może tak bym powiedział. Jeżeli faktycznie ten film dojdzie do skutku, to będzie on miał raczej na celu jakieś takie przestrzeżenie ludzi przed pewnymi rzeczami, które się dzieją. Nie chcę też, mówię, zdradzać wszystkiego, bo na tym etapie jednak wolałbym nie. Ale chcę. Casey pasie kałdun lema za 10 zł. Lem cały czat czeka, aż założysz haleczkę i będziesz wił się jak dziki wąż. Taką haleczkę. Dziękuję bardzo, naprawdę. Ale chcę. R3J w podkreślenie pasie kałdun lema za 10 zł. Siemanko Lem. W końcu trafiłem na ciebie na live. Skromny datek na rozwój kałdunu za umilanie ekspienia w Diablo, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Dziękuję bardzo, jakby każdy donate jest miły i bardzo po prostu dziękuję. Nieważne czy 3, 5, czy 10, czy 50 zł, każdy donate to jest super sprawa. A jeżeli ktoś nie ma, bo po prostu nie ma albo nie chce, to przecież fajnie jak jest i tyle. Jakby mi nie trzeba płacić za to, żeby tutaj być. Chwilkę. Kombinuję. Korzysta. Że natychmiast mam wychodzić z domu. Kałdun Lema dzięki Papa i Marynarz powiększył się o 16 zł. Cześć Lem, łap grosika na coś smacznego, aby kałdun był ukontentowany. Kałdun. Z Kawusią. Kałdun będzie. I dziękuję za Monkę, za dołączenie do grupy hejterów. Jeżeli ktoś ma w ogóle ochotę, to też jest Discord na dole. Love! Prawo i Sprawiedliwość. 30 zł przekazane przez Arleta Kuśpasie Kałdun Lema na statyw i kamerę termo. Boże, w końcu musimy ten, bo tu jest inside joke. Nasze tutaj wspaniałe moderatorki chcą zrobić film i potrzebują z kamery termowizyjnej. Dobrze. Myślę... Jaki joke to plan? mamy 2 godziny 30 minut. Cześć Karolina Konieczna. Na zegarze.
Bardzo serdecznie zapraszam na Discorda. Ja już... To nie był żart. Nie, no ja jako operator oczywiście, że tak. A ty, Aleksiu, akurat wiesz, ty jeszcze musisz rok poczekać, więc wiesz. W każdym razie, bardzo mi było miło, że aż tyle wspaniałych osób wpadło na mojego lajta. Jest mi zawsze jakby jestem dumny i taki czuję się podbudowany tym, że aż tyle osób chce jakby uczestniczyć w tym naszym, w tej naszej karuzeli śmiechu. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam na Discorda, gdzie sobie razem gadamy, gdzie po prostu śmieszkujemy sobie razem i mam wrażenie, że mamy naprawdę bardzo fajną społeczność, którą udaje się nam póki co utrzymać w takim w takiej postaci, że jakby że można mówić o pewnych zażyłościach między ludźmi, a nie tylko tak jak na przykład na serwerach Discordowych związanych z uniwersum EG, gdzie ludzie sobie po prostu cisną. My staramy się nie cisnąć, staramy się gdzieś tam sobie miło rozmawiać. Dużo jest też tam na temat pani Eli. Razem ją oglądamy sobie jakieś filmy czasami wspólnie, co też jest bardzo fajne, bo to nadaje zdecydowanie fajniej oglądać filmy z innymi ludźmi. Dobrze. A jeżeli nie Discord, to też zapraszam na Instagram, gdzie mam konto. Wszystkie linki macie w opisie. Ja się żegnam, bo moje gardło już jest w stanie agonalnym. Już ledwo mówię. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Cześć.